Janis Varoufakis zaprezentował bardzo ciekawą koncepcję ekonomii politycznej Europy, bardzo nieoczywistą. Wskazał na zależności pomiędzy kryzysem gospodarczym, brakiem inwestycji, słabością świata pracy, słabością związków zawodowych i w efekcie słabością ruchów społecznych. I jego odpowiedź ekonomiczna na ten problem wydaje się racjonalna. Mówi on o potrzebie prowadzenia na szeroką skalę inwestycji przy pomocy instrumentów, które już Europa posiada, to znaczy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także Europejskiego Banku Centralnego, pod warunkiem, że zostaną zmienione ich mandaty i zmienione ich priorytety polityczne. Krótko mówiąc, Varoufakis postuluje, aby istniejące już instytucje europejskie, które posiadają pozytywny potencjał gospodarczy, wykorzystać na rzecz polityki przeciwnej do dotychczasowej, czyli polityki wymuszanych oszczędności. Pytanie brzmi, czy uda się zbudować ruch społeczny, który taką agendę ekonomiczną by promował. W moim przekonaniu byłoby dla Europy dobrze, gdyby tak się stało, natomiast nie jestem pewny, czy ten język zreformowania instytucji europejskich okaże się atrakcyjny dla zwłaszcza południowoeuropejskich ruchów oburzonych, dlatego że jednak w ostatnich latach ich nastawienie było zdecydowanie antyunijne, antyeuropejskie. I jak sądzę, Varoufakis próbuje łączyć ogień z wodą, to znaczy próbuje łączyć ten racjonalny przekaz mówiący o pewnym progresywnym potencjale instytucji europejskich pod warunkiem, że zostaną one zmienione, no, z energią tych ruchów oddolnych. Jeśli mu się połączenie tych dwóch kwestii uda, to znaczy przekonanie ruchów oburzonych w rozmaitych krajach, że instytucje europejskie da się zreformować i że pod pewnym obywatelskim naciskiem mogą one służyć społeczeństwom europejskim, no wówczas ten ruch będzie miał szansę powodzenia.